napadli na Ukraińców. Kopali, uderzali po całym ciele. Oszuści coraz bardziej bezczelni. Dali się za pracowników spółdzielni, którzy chcą dokonywać odczytu wodomierzy. Środa, 18 maja, Agnieszka Jankowska, witam i zapraszam na wydarzenia. Grupa młodych Legniczan napadła na trzech obywateli Ukrainy. W trakcie ataku na cudzoziemców wykrzykiwali ksenofobiczne hasła. Pretekstem do zakończonej bójką zaczepki były wschodnie tablice rejestracyjne samochodu należącego do obcokrajowców zaparkowanego na jednym z podwórek. Dotąd policji udało się zatrzymać jednego z 9 sprawców. Decyzją sądu 22-latek został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna ten był już wcześniej zatrzymywany przez policję za udział w bójkach, pobiciach, za groźby karalne. Teraz usłyszał zarzut stosowania przemocy i gróźb bezprawnych wobec osób ze względu na ich narodowość. Nazwiska pozostałych agresorów są już znane. Ich ujęcie to tylko kwestia czasu. Wszyscy ci mężczyźni kopali, uderzali po całym ciele Ukraińców, grożąc im jednocześnie, że jeżeli nie wyjadą z Polski, to spotka ich coś znacznie gorszego. Krzyczeli przy tym hasła Polska dla Polaków i wynocha na Ukrainę. Ukraińcy pracują w Polsce legalnie. Po napadzie wyprowadzili się z wynajmowanego mieszkania w centrum Legnicy. Wybrali spokojniejszy adres z dala od miasta. Wszystkim sprawcom napadu grozi kara do 5 lat więzienia. Podają się za członków rodziny, wolontariuszy czy pracowników spółdzielni mieszkaniowych. Działają przez telefon i bezpośrednio, nie mają hamulców. Tylko w ubiegłym tygodniu na terenie powiatu lubińskiego doszło do kilku nieudanych prób wyłudzenia pieniędzy przez oszustów. Przestępcy są bardzo przebiegli i kreatywni. Wciąż wymyślają nowe sposoby, aby legalnie dostać się do mieszkań i domów potencjalnych ofiar. Podali się za pracowników spółdzielni, którzy chcą dokonywać odczytu wodomierzy. Na szczęście tutaj mężczyzna, który ich wpuścił do mieszkania, szybko się zorientował, że coś jest nie tak i udało mu się, no, dosłownie powiedzieć, pozbyć tych mężczyzn z mieszkania. Aby ustrzec innych mieszkańców przed przestępcami, którzy pukają do naszych drzwi, policja apeluje o ostrożność. Czy to pracownicy ZUS-u, czy MOPS-u, jeżeli już muszą, a rzadko się to zdarza, kiedy muszą iść osobiście do takiej osoby, najczęściej jest to wcześniej informacja pisemna o czymś takim. Również jeżeli jest odczyt wodomierzy, taka informacja jest wcześniej. Sprawdziliśmy, czy Lubinianie są ostrożni, czy też bez przeszkód wpuszczają do swoich mieszkań obce osoby. Nie wpuszczam nigdy. Nie ufa pani? Nie. Raczej nie. Dlaczego? Dlatego, że mam kwitki, wszystko mam, także chodzę, opłacam na poczcie czy do banku ewentualnie. Także nie, jak coś potrzeba, to wysyłają polecone listy albo coś. Także jestem na to przygotowana, że niestety tych mafii pełno u nas jest, także no, trzeba uważać. Nie mam psa w domu i byli tacy chętni, ale zawsze jakoś mi się tak trafiało, że byłem w pobliżu, pies reagował, przychodziłem i tłumaczyłem. A tymczasem jednak sami otwieramy przestępcom przysłowiową furtkę. Dzień dobry, poczta, proszę otworzyć. Dzień dobry, ulotki, proszę otworzyć. Halo. Dzień dobry, ulotki, proszę otworzyć. Aby uniknąć spotkania z oszustem, warto więc zachować czujność. O bezpieczeństwo może również zadbać czworonożny przyjaciel, który w porę ostrzeże nas przed wizytą intruza w naszym domu. Wszystkie miejskie instytucje kultury przystąpiły do projektu Legnic Art. Od teraz mają wspólnie promować organizowane przez siebie imprezy i konsultować wzajemnie ich terminy. Władze miasta chcą, by do Galerii Sztuki, Legnickiego Centrum Kultury, Muzeum Miedzi Osiru i Legnickiej Biblioteki Publicznej przyłączyły się także stowarzyszenia, organizacje pozarządowe czy Teatr imienia Modrzejewskiej. Dyrektorzy instytucji kultury mają wzajemnie informować się o planach. Zauważono bowiem, że niektóre wydarzenia się dublują lub organizowane są dokładnie w tym samym czasie. Wszystkie instytucje kultury pod takim hasłem będą działać. Oczywiście zachowują swoją autonomię i niezależność artystyczną czy też programową. No cóż, nie ma promocji bez kultury. Kultura jest ważnym aspektem życia codziennego i promocji miasta. Prezydent jeszcze nie wie, ile ma kosztować kulturalna integracja. Jest jednak przekonany, że nakłady będą niewielkie w stosunku do korzyści. Wszyscy mają się posługiwać wspólnym logo, które dziś pokazano po raz pierwszy. Ten znak daje szansę na to, żeby zastanowić się nad jakąś strategią działań, tak, żeby te działania promować sensownie i wewnętrznie, i zewnętrznie. Daje szansę na to, żeby uruchomić coś, co się nazywa
turystyką kulturalną. Szefowie placówek kultury przyznają, że indywidualnie nie stać ich na drogą reklamę swoich imprez. Kiedy będą promować się wspólnie, mogą lepiej nagłośnić Satyrykon, Festiwal Srebra czy Legnicę Kantat. W przypadku Legnica Art będzie pewien szyld większy, który będzie informował o tym, że to będzie jakiś tam cykl działań. Jest pomysł, by projekt Legnic Art zaczął pozyskiwać zewnętrzne dofinansowanie. Wówczas miasto mogłoby liczyć na dotacje z różnych, w tym na przykład ministerialnych źródeł. Projekt jest w fazie realizacji. Na razie prezentujemy Państwu logo. Mówimy, że chcemy wspólnie promować nasze imprezy, robić je pod jedną marką, a to, co wydarzy się dalej, będziemy informować na bieżąco. W kampanii promocyjnej wykorzystywane będą m.in. aplikacje na telefony komórkowe czy wspólną stronę internetową. Pojawiły się także opatrzone nowym symbolem graficznym kolorowe chusty, okulary i naklejki. A w dzisiejszych wydarzeniach powiemy jeszcze... 1 maja do remontu. Wszędzie, gdzie są nierówności, się ciężko jeździ wózkiem. Egzotyczni goście w Lubinie. Wszystko robią na bardzo dużej szybkości. Głogów-Zdrój. Taką nazwę zaproponował jeden z miejskich radnych po wysłuchaniu wyników badań prezentowanych przez przedstawicieli KGHM na temat jakości powietrza w mieście. Podczas specjalnej sesji poświęconej zanieczyszczeniom doszło do gorącej dyskusji, z której zdaniem wielu mieszkańców Głogowa nic nie wynika. Kilkadziesiąt osób odpowiedziało na apel Stowarzyszenia Zdrowy Głogów i przyszło na sesję Rady Miejskiej. Przypomnijmy, że stowarzyszenie wysłało 28 tysięcy ulotek do mieszkańców miasta z zaproszeniem do ratusza. Podczas sesji wyniki badań prezentował m.in. Wojewódzki Inspektorat Środowiska. Jest przekroczony arsen. No, za 2015 było 200% wartości docelowej. Jednym ze źródeł na pewno jest hutnictwo metali nieżelaznych, ponieważ związki arsenu są w rudzie wydobywane. Głogowianie czekali jednak na to, co w sprawie zanieczyszczeń mają do powiedzenia przedstawiciele KGHM. Z badań wynika, że to nie huta jest źródłem emisji szkodliwych związków, ale niewłaściwe palenie w piecach w sezonie grzewczym. Jeżeli chcemy poprawić w Głogowie jednoznacznie stan powietrza, to podejmujmy działania z jednej strony, które my robimy w Hucie Miedzi Głogów, ale z drugiej strony podejmuje działania, które może podjąć Rada. One oczywiście są nieprzyjemne, kłopotliwe, bo trzeba będzie powiedzieć, rozejrzeć się wokół, zwrócić uwagę sąsiadowi, że właśnie mi z tego kominka coś niecoś do mojego domu się dostaje przez okno. Wyniki badań prezentował też dyrektor Janusz Piątkowski, z których wynikało, że w powietrzu nie ma szkodliwych dla organizmu człowieka substancji, a jakość powietrza w powiecie głogowskim jest dużo lepsza niż we Wrocławiu. Wystąpienie Piątkowskiego wywołało śmiech wśród uczestników sesji. Co do nas tutaj tak naprawdę dotarło? Do mnie dotarło, że pan prezydent Rafał Rakaszewicz z Radą Miejską powinien zmienić nazwę naszego miasta. Panie prezydencie, nie Głogów, ale Głogów-Zdrój. Duże oczekiwania i nadzieje na rozwiązanie problemu mieli mieszkańcy miasta, którzy przyszli na sesję. Część z nich już w połowie obrad opuściło salę. Trzeba by konkretnie powiedzieć, to robimy, to będziemy robić, a tutaj my planujemy, my myślimy, my badamy. I co z tego? Chciałem konkretów. Natomiast tu ja stwierdziłem, że tu jest sesja popularno-naukowa. Teoria i jeszcze raz teoria. Jaka jest jakość powietrza w Głogowie i jaki wpływ ma ono na mieszkańców? To nie zostało powiedziane na sesji. Być może więcej pokażą wyniki badań na obecność arsenu i ołowiu, które zamierza zlecić Urząd Miejski. Przebadanych zostanie 1000 mieszkańców. Remont nawierzchni, chodników i oświetlenia to tylko część prac, które zostaną wykonane przy ulicy 1 Maja w Lubinie. Kolejna inwestycja magistratu poprawi jakość tego odcinka drogi, który od dawna wymagał naprawy. Prace rozpoczną się 23 maja. Na kompleksową przebudowę ulica 1 Maja czekała od wielu lat. Zmodernizowana zostanie od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ulicą Trauguta. Oczywiście oprócz wymiany nawierzchni, oprócz budowy zupełnie nowych chodników, będzie też ścieżka rowerowa, nowe oświetlenie. Zostanie również wymienione wszystko to, czego nie widać, to co jest pod ziemią. Dobudowana zostanie m.in. instalacja kanalizacji deszczowej, której tam w tej chwili zupełnie nie ma. Zdaniem Lubinian remont tego odcinka drogi jest niezbędny. Oczywiście, że tak, że się będzie porządku. Jak się należy. Zorunkowo, a tak jest bałagan, więcej nie jest. Pewnie. Nie przewraca się teraz, nie będzie się przewracał nikt.
Myślę, że jak najbardziej, bo wszędzie, gdzie są nierówności, się ciężko jeździ wózkiem. Zanim pojawi się nowa, komfortowa nawierzchnia, na ulicy 1 Maja pojawią się utrudnienia dla kierowców. Będzie czasami konieczność zamknięcia tej drogi. Na jak długo? No zobaczymy. Będziemy się starali, żeby to przebiegało jak najmniej uciążliwie dla kierowców. Całkowity koszt remontu to 2,5 miliona złotych. Połowa tej kwoty pochodzi z dofinansowania rządowego. Reprezentacja Korei Południowej w piłce ręcznej kobiet przez najbliższy tydzień gościć będzie w Lubinie. To wielkie wyróżnienie dla miasta, gdyż zespół w tym czasie przygotowywać się będzie do najważniejszej imprezy dla każdego sportowca – Igrzysk Olimpijskich. Pobyt w Lubinie dla dwukrotnych mistrzyń olimpijskich jest jednym z etapów przygotowań do najważniejszej imprezy sportowej – Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. W tym czasie aktualne mistrzynie olimpijskie zagrają dwukrotnie mecz towarzyski z miejscowym Metrako Zagłębiem Lubin. Koreanki trenują, przygotowują się do olimpiady. Skorzysta nasz zespół Zagłębie Lubin, który rozegra dwa sparingi. Myślę, że to będą ciekawe mecze i gratka dla kibiców w Lubinie. Korea Południowa to jedna z czołowych drużyn w piłce ręcznej kobiet. Ma w swoim dorobku aż 6 medali olimpijskich, a także 2 krążki Mistrzostw Świata. To są zawodniczki zazwyczaj może niezbyt wysokie, ale obdarzone naprawdę niesamowitym zawodem. I wszystko robią na bardzo dużej szybkości, także zapraszam wszystkich, sezon się skończył, ale myślę, że warto obejrzeć właśnie tą koreańską piłkę ręczną, bo to naprawdę jest piłka ręczna na dobrym poziomie. Zespół Korei w akcji będzie można zobaczyć w czwartek 19 maja o 18 i w sobotę 21 maja również o godzinie 18 w hali Regionalnego Centrum Sportowego. Transmisję ze sparingów przeprowadzi także nasza telewizja. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, pokazy skoków spadochronowych oraz wycieczki na lubińskie lotnisko. To wszystko dla najmłodszych mieszkańców miasta zorganizowało Stowarzyszenie Lotnicze Polskiej Miedzi. Zajęcia już ruszyły i potrwają do końca roku. Robert Jacyszyn to z zamiłowania skoczek spadochronowy, który na swoim koncie ma już ponad 1300 skoków. Już po raz czwarty wraz z członkami SLPM organizuje atrakcje oraz szkolenia dla uczniów szkół podstawowych. Organizowanie za zgodą Aeroklubu Zagłębia Miedziowego na miejscu skoków spadochronowych, jak również w innych ościennych aeroklubach. No i wycieczki dla dzieci i młodzieży na teren Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Ideą przewodnią projektów Lubin Żyj Zdrowo i na Sportowo 2016 oraz Lubin Volare 2016 jest promocja lotnictwa cywilnego wśród dzieci i młodzieży naszego miasta. Projekty są dedykowane dla dzieci i młodzieży Lubina i okolic. Porozumieliśmy się konkretnie ze szkołą, zespołem szkół sportowych nr 7 w Lubinie. Głównym sponsorem zajęć jest Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Lubinie. Wszystkie działania związane z projektami realizowane są na lubińskim lotnisku. Od ponad roku naszym członkiem stowarzyszonym jest właśnie Stowarzyszenie Lotnicze Polskiej Miedzi, więc jakby są prawnie usankcjonowani jako członkowie Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. W związku z projektem od początku maja na lubińskim niebie można zobaczyć więcej niż zwykle samolotów, szybowców oraz wyspecjalizowaną kadrę skoczków spadochronowych. Współczesne muzeum to nie tylko wystawy, ale też koncerty, zajęcia i warsztaty. W dobie technologii i internetu nie jest łatwo zachęcić ludzi do zwiedzania. Czy to się udaje? Sprawdzała Daria Jęczmionka. Dzisiejsze wystawy to nie tylko gabloty i przedmioty, ale też interaktywne ekrany, telebimy, gdzie wyświetlane są filmy, czy puzzle historyczne. Wszystko po to, aby przyciągnąć zwiedzających. Ten element ekranów, gdzie mogą wysłuchać tej relacji bezpośredniego świadka, jest myślę, że dla każdego taki ciekawy, bo dotyka. To jest taka relacja ja, drugi człowiek. To nie jest suche podanie tekstu. Oprócz wystaw w muzeum odbywają się też zajęcia dla dzieci. Jednym z takich programów edukacyjnych jest Mroczna Dekada 1946-1956. W ramach tego projektu organizowane są spotkania, organizowane są lekcje muzealne, organizowane są wystawy, organizowane są prelekcje. Jak się okazuje, Głogowskie Muzeum na brak turystów nie narzeka. Zainteresowanie muzeum jest. To również widać podczas corocznej akcji Noc Muzeów, kiedy Głogowskie Muzeum odwiedzają tysiące Głogowian, nie tylko Głogowian. I myślę, że dopóki będzie zainteresowanie historią, historią regionu, historią własnego miasta, historią Polski, zainteresowanie muzeum będzie. W przyszłym roku muzeum będzie obchodziło 50 lat swojego istnienia. I to już wszystko w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. We'll be right back.